5 lutego. Cel Bożego miłosierdzia. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. 2:4. Paweł był dobrym psychologiem. W 1 rozdziale wymienił grzechy pogan. Żydzi byli zapewne zadowoleni po przeczytaniu tego rozdziału. Uznali to za prawdę. Poganie nie postępowali według udzielonego im światła. Dlatego zasługiwali na gniew i sąd Boży. Jednak za chwilę apostoł czyni coś nieoczekiwanego. Zwraca się do Żydów i do innych dobrych ludzi. Wykazuje, że oni podlegają tej samej karze. Zwrócenie się przeciwko Żydom musiało ich zaskoczyć. Uważali, że są uprzywilejowani i mają nadzwyczajne relacje z Bogiem. Twierdzili, że ze wszystkich narodów ziemi Bóg miłuje jedynie Izraela i Izraelici będą mieli udział w przyszłym świecie. Mówiąc krótko, ówczesni Żydzi uważali, że oprócz nich wszyscy inni ludzie skazani są na Boży sąd. W Rzymian 2:1-3 Paweł zakwestionował to myślenie. Nikt nie jest wolny od Bożego sądu. Bez względu na to, do jakiej należysz religii lub jaką ma moralność. W rozważanym dziś tekście apostoł mówi Żydom, że mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie z powodu lekceważenia Bożej dobroci i cierpliwości. Paweł stara się ich poruszyć, aby zrozumieli swoją potrzebę. Choć Bóg był wielce łaskawy, nie oznacza to, że mają prawo do grzeszenia. To, że jest cierpliwy, nie oznacza, że są wolni od sądu i kary. Paweł pisze, że Żydzi powinni uznać swój grzeszny stan i porzucić pełne pychy drogi. Nie powinni nadużywać Bożej dobroci i cierpliwości jako wymówki do pozostawania w obecnym stanie. Powinni pozwolić, aby Boża łaska doprowadziła ich do szczerego żalu za grzech. William Barclay wyraził tę myśl następująco. Boże miłosierdzie, Jego miłość nie ma na celu doprowadzić do tego, byśmy grzeszyli i uważali, że wszystko jest w porządku. Ta miłość ma nas złamać i doprowadzić do żalu za grzechy, pokuty. Dziś jest dzień zbawienia. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:9.